Cieszę się, że mam taki wdzięczny temat do przekazania, dlatego że w dzisiejszych czasach pojawiły się jakieś zdania zwolenników aborcji, że pierwsze te tygodnie, miesiące to dziecko to nie jest dziecko, tylko to jest taki twór, taki zlepek komórek i to można usunąć bez problemu. Więc dobrze jest przyjrzeć się, jak to jest naprawdę z naukowych źródeł, z których wybrałam też te zdjęcia i niektóre schematy, bo nie wszystko jest na zdjęciach, ale są też takie schematy, rysunki. Ale to jest wszystko z książek naukowych i to jest wszystko tak, jak jest. Te zdjęcia maleństwa, które rozwija się, to zwykle były robione po prostu po dokonanym poronieniu, takim naturalnym poronieniu i wtedy były fotografowane, ale jak to pierwsze takie dzieciątko składające się z niewielkiej ilości komórek, to oczywiście trudno jest znaleźć w tym elementy takie, które no, przedstawiałyby poszczególne organy. No, tego się nie zobaczy, ale w tych komórkach, które może to wyglądać na zdjęciach jakby grupa tylko komórek, a w tych komórkach już jest wyraźny podział tak naprawdę na przyszłe funkcje, że w zasadzie my widzimy tylko jakby taką grudkę komórek, ja to później pokażę na tych zdjęciach. Natomiast trzeba zawsze pamiętać, że tam wszystkie te komórki już mają wyznaczony swój cel. Jedne komórki będą się rozwijać, że powstaną narządy, układ nerwowy, układ krążenia, przewód pokarmowy, skóra, kości. To jest wszystko już zakodowane w tych maleńkich komórkach, które oczywiście na zdjęciu, tu co będzie wyświetlone, to oczywiście tego jeszcze nie widać. Widać tylko zbiór komórek. I chciałam tylko tak podkreślić, że dawno, dawno temu to tak w sumie nie było takiej wiedzy, czy rzeczywiście człowiek to jest od początku, od pierwszych rozwijających się komórek, że po prostu tak zwana animacja, czyli połączenie pierwiastka duchowego z cielesnym odbywa się na przykład według świętego Tomasza z Akwinu, który żył w XIII wieku. On twierdził, że animacja chłopczyka zaczyna się w 40 dniu od poczęcia się, od połączenia się pierwszych komórek rozrodczych rodziców, a animacja dziewczynki w 80 dniu. No i nie wiem dlaczego tak dziewczynki sponował, że później się animacja ich odbywa, ale takie miał przekonanie. Obecnie oczywiście teologia katolicka mówi o tym, że animacja jest od samego początku. I tu przeczytam takie zdanie z dokumentów Donum Vitae z 1987 roku, który oczywiście jest obowiązujący cały czas i który jest rzeczywiście zgodny z prawdą. I tam czytamy: owoc przekazywania życia ludzkiego od pierwszej chwili jego istnienia, a więc od utworzenia się zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który należy się każdej istocie ludzkiej w jej integralności cielesnej i duchowej. Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od chwili swego poczęcia i dlatego od tej samej chwili należy jej przyznać prawa osoby, wśród nich prawo do życia. Tak mówi Kościół katolicki i podobnego zdania są chrześcijanie prawosławni. Natomiast jeśli chodzi o protestantów, to tam jest bardzo duży podział, są różne grupy, jedni uważają tak, inni inaczej, ale nas interesuje stanowisko Kościoła katolickiego. Także od samego początku mamy do czynienia z człowiekiem. No to się opiera na takich oczywistych faktach, że po prostu embrion posiada ludzki genotyp, czyli ludzkie wszystkie geny, które później kształtują jego cały wygląd jako człowieka, że jest ciągłość rozwoju tego zarodka,
wykazuje ciągłość od zapłodnienia do urodzenia się dziecka. Nie ma takich jakichś zasadniczych progów, które by stanowiły, że człowiek od danego momentu dopiero zaczyna być człowiekiem. Zygota, embrion, płód to tak nazywane jest przez przyrodników, przez lekarzy, ale to jest ciągle jedno i to samo, jedno dziecko. Tylko żeby zaznaczyć, o jaki okres życia chodzi, dlatego nazwano sobie tak właśnie, że to jest zygota, tam to jest embrion, a od tego i tego momentu będziemy nazywać, że to jest płód, ale trzeba pamiętać, że to jest cały czas jedno i to samo, że embrion, ten pierwszy zbiór komórek posiada własny potencjał rozwojowy i on w miarę rozwoju dziecka coraz bardziej się doskonali i w pewnym momencie będzie już to widoczne, że to kształtuje się w kierunku człowieka. Oczywiście pierwsze komórki to są tak maleńkie, to jest niemożliwe, żeby zobaczyć narządy, ale te narządy już są tam wpisane, w ten pierwszy podział komórek już te komórki będą się kształtować w kierunku różnych funkcji przyszłego dziecka. I teraz właśnie specjalnie to podkreślam, te nazwy, bo to takie są nazwy w książkach naukowych typu zygota, morula, blastula, gastrula, ale to jest ciągle jedno i to samo. Tak samo jak po urodzeniu mówimy niemowlę, noworodek. To są tylko nazwy, żeby podkreślić, o jaką fazę rozwojową nam chodzi. Dlatego zwracam na ten fakt uwagę, bo niektórzy sądzą, że proponują, żeby zrezygnować z tych nazw i żeby mówić cały czas, że dziecko. No dziecko, cały czas to jest właśnie to dziecko, tylko że dla wyróżnienia, o jaki okres rozwoju chodzi, to tak sobie biolodzy ponazywali. Więc żeby rozpocząć od najważniejszej rzeczy, bo to jest ważne, bo chciałam pokazać tutaj na pierwszym tym zdjęciu, że oczywiście organizm człowieka kształtuje się po połączeniu komórek rozrodczych męskich i męskiej komórki, przepraszam, pojedyncza liczba trzeba, męskiej komórki rozrodczej, czyli plemnika, z komórką rozrodczą żeńską, czyli komórką jajową. I chciałam tylko pokazać, na tym zdjęciu jest pokazane, jak bardzo różnią się wielkością. Komórka jajowa to jest ten duży jakby balonik, tak, oto. A plemniki to są te maleńkie. O, tu jest jeden plemnik, tu drugi. Oczywiście nie widać witki, bo to jest tylko główka plemnika, tu widać, bo za ciemne jest zdjęcie, bo tam jeszcze jest taka witka, która pozwala, żeby te plemniki poruszały się. One mają taką zdolność ruchu w drogach rodnych u kobiety. Ale to jest zdjęcie trochę za ciemne, ale chciałam tylko pokazać, jaka jest ogromna różnica, dlatego że w komórce żeńskiej rozrodczej, czy w komórce jajowej, oprócz genów, które niosą cechy te dziedziczone od matki, później to jeszcze są takie związki odżywcze. Póki dziecko nie rozwinie się tak, że się rozwinie łożysko i możliwość korzystania z organizmu matki, możliwość dostarczania składników rozwojowych, czyli białek, cukrów, aminokwasów, elektrolitów, wszystkich tych składników, które są potrzebne do rozwoju, to na początku jest to wszystko zmagazynowane w komórce rozrodczej kobiecej, a stosunek tych dwóch komórek męskiej i żeńskiej jest taki, że komórka rozrodcza żeńska, czyli ta duża, to jest około 130-140 mikronów, gdzie mikron to jest 1/1000 milimetra, a komórka rozrodcza męska, czyli te maleńkie tutaj dochodzące do tej komórki dużej komóreczki, to jest jakieś 3-4 mikrony średnicy, czyli taka różnica. 140 mikronów i 4 mikrony, bo właśnie, ale tutaj podkreślam ten cud
który się dzieje, mianowicie, że zarówno w komórce żeńskiej, jak i męskiej jest jednakowa ilość chromozomów, a chromozomy to są te takie maleńkie jakby elementy, niteczki, ale to są nośniki genów właśnie. Więc zarówno w komórce rozrodczej żeńskiej jest 23 chromozomy, które są, niosą cechy, dziecko będzie po matce te cechy otrzymywać, które są już w tej komórce zakodowane, 23 chromozomy. I w komórce męskiej, mimo że taka jest różnica wielkości, również są 23 chromozomy niosące z kolei cechy ojca. Znaczy dla dziecka są to w przyszłości właśnie dziedziczone cechy ojca. Więc są po 23 chromozomy i jak te komórki się połączą, to powstaje jedna komórka pełna, to znaczy 46 chromozomów. Tak jest w organizmie człowieka, 46 chromozomów w każdej komórce, oprócz tych komórek rozrodczych. Komórki rozrodcze, gdy powstają, czy to w jajniku, czy w jądrach u mężczyzny, to powstają w sposób taki, że redukuje się w nich ilość chromozomów do połowy. Tak, wszystkie komórki mają 46 chromozomów, a komórki rozrodcze 23. Dlatego same komórki rozrodcze, dajmy na to oddzielnie, komórka jajowa, oddzielnie plemnik, nie są w stanie żyć. One żyją, no na przykład w zetknięciu z powietrzem, to plemniki żyją kilka godzin zaledwie. Komórka jajowa wewnątrz organizmu kobiety żyje no do jednej doby, ale w każdym razie nie jest to długie życie. Dopiero gdy się połączą i stworzą tą komórkę pełną ludzką, taką z 46 chromosomami, to wtedy następuje gwałtowny rozwój, powstaje nowe życie. I ta jedna komórka pełna, z pełną ilością chromosomów od ojca i od matki, zaczyna się bardzo szybko dzielić. Tak, żeby przypomnieć sobie, to jeszcze wyświetlę, jeśli chodzi o drogi rodne kobiety, po to, żeby uświadomić jeszcze, jak ta droga przebiega plemników, bo tu się okazuje, że tutaj jest taki schemat, gdzie po prostu pokazane jest, że w jajniku powstała już komórka, która pęcherz grafa tak zwany, w której znajdowała się komórka jajowa i ta komóreczka, o tu jest schematycznie na tym schemacie, tutaj się już znajduje w jajowodzie. A to znaczy, tu jest oczywiście jajnik, jajowód, wnętrze macicy i pochwa. I teraz właśnie, jeśli jest współżycie małżeńskie, tutaj do pochwy dostaje się przy jednym współżyciu około 100 milionów komórek rozrodczych od mężczyzny. Około 100 milionów. I one mają do przebycia taką drogę od początku przez wnętrze macicy aż do jajowodu, to jest około 20 centymetrów. A więc te maleństwa mające kilka mikronów muszą przebyć 20 centymetrów, żeby dostać się do komórki, którą mają zapłodnić. Oczywiście po to, żeby one nabrały tego ruchu, tej zdolności przejścia, taki no dla nich duży odcinek i to jeszcze pod prąd, bo wszystkie takie kosmki znajdujące się wewnątrz jajowodu tak falują w kierunku wnętrza macicy. Tutaj jest, czyli plemniki mają drogę pod prąd, w drugą stronę niż popychana zawartość wnętrza jajowodu. Czyli ta komóreczka jajowa, ona jest popychane jakby w kierunku wnętrza macicy, a plemniki do niej docierają jeszcze w jajowodzie i dociera z tych 100 milionów, jak to mówię, no kilkadziesiąt milionów, nawet niektórzy opisują, że i
W jednym ejakulacie może być nawet 200 milionów. To jest niejednakowo u każdego mężczyzny, ale to się liczy na dziesiątki milionów. I z tych milionów komórek rozrodczych dociera do komórki jajowej około 100, ewentualnie kilkaset, ale przeciętnie około 100, czyli to jest duża selekcja, inne nie docierają. Tu jest taki, to nie widać dobrze, ale to jest taki schemat tych właśnie plemników, które oczywiście jest to mały wycinek tej ilości plemników, które tam docierają. I tak jak mówię, i wtedy te 100 tylko najzdrowszych, najlepszych z tych milionów, a jeszcze w dodatku do komórki jajowej dostaje się jeden, tak? Czyli o, tu już mamy pierwszy ten podział, jak już jest komórka jajowa zapłodniona, ale chciałam powiedzieć, że do komórki, do wnętrza dostaje się tylko jeden i następuje już podział od razu, już w pierwszej dobie, gdy połączą się komórka jajowa z plemnikiem, już w pierwszej dobie następuje podział. Tu cały czas dzieli się wnętrze, a na zewnątrz pozostaje taka otoczka. Z tego później będą tworzyć się błony płodowe, a więc nie całe tak zwane jajo płodowe, nie z całego powstaje ciało dziecka. Z części powstaje ciało dziecka, a z części powstają błony płodowe, ta tak zwana owodnia, omocznia, kosmówka. Później się będzie z tego tworzyło łożysko, a więc bardzo podkreślam, że łożysko, które już wrasta w śluzówkę macicy, ono powstaje, ono nie jest częścią matki. Ono powstaje z tego pierwotnego jaja płodowego, jak to biolodzy nazywają, i ono jest częścią, no należy do, jest częścią, no nie jest częścią ciała dziecka, ale jest częścią tej rozwijającej się pierwszej komórki jajowej, która została zapłodniona. To szczególnie podkreślam, bo niektórzy mówią, no takie wykrzykują okropne tam hasła, mam prawo do własnego brzucha i tak dalej. No ale to nie jest, to jest zupełnie nowy organizm, to nie jest kobiecy organizm. Tam się dzieją takie cuda, że to maleństwo zaczyna żyć własnym życiem, nie życiem matki. Także jak mówię, tak tutaj chciałam jeszcze tak podkreślić, że no niektórzy właśnie mówią o tym, że in vitro jest tak samo doskonałe, jak i naturalne poczęcie się dziecka pochodzące z miłości między mężczyzną a kobietą, że in vitro to tak samo, że wszystko jest doskonałe. A tymczasem nawet sam fakt, że ten plemniki z kilkudziesięciu milionów przez przechodzenie przez drogi rodne kobiety, jeszcze przez też komórka jajowa jest otoczona tak zwanymi komórkami folikularnymi, czyli otacza ją, komórkę jajową otacza taki wieniec jeszcze komórek. Tu też może na tym zdjęciu tak dobrze nie widać, ale tutaj jest taki, troszeczkę jest zarysowany taki lekko. To są jeszcze takie dodatkowo komórki otaczające tą komórkę jajową, że przez to wszystko musi przebrnąć któryś plemnik najbardziej energiczny, najbardziej zdrowy. No i teraz pomyślmy sobie, czy in vitro, czy jest możliwe, żeby w laboratorium wybrać ze 100 czy iluś tam milionów, czy 200 milionów komórek rozrodczych wybrać tego najlepszego, najzdrowszego, ten plemnik, który po prostu jest najlepszy z tych kilkudziesięciu milionów, prawda? Jest to niemożliwe. Więc już tu, chociaż oczywiście już nie mówiąc, że to jest wszystko niezgodne z moralnością, z etyką, bo to jest tworzenie człowieka w laboratorium, ale podkreślam choćby też jeszcze taki fakt,
że po prostu no, natura wyposażyła tak organizm kobiety, że w tym organizmie się zostanie wybrany najlepszy plemnik z takiej dużej ich ilości. I też chciałam jeszcze tak zwrócić uwagę, bo niektórzy mówią, że genotyp ludzki jest bardzo podobny do genotypu małp człekokształtnych i że to właściwie to niewielka różnica między nami a jakimś tam szympansem czy gorylem. Ale proszę zauważyć, to tak, żeby tak zobrazować, to wystarczy na przykład sobie uświadomić, że powiedzmy alfabet jest niemiecki i polski podobny, składa się tylko, różnica jest tylko kilku po prostu liter, a nie możemy powiedzieć, że język polski i język niemiecki jest zupełnie podobny do siebie, bo ma podobne litery, tak? Czyli tutaj to nie można w ten sposób sugerować, że tam niewielkie różnice, bo to są wielkie różnice, bo to jest kwestia jeszcze kolejności ułożenia tych elementów, które się później dziedziczą i no wiele, to nawet nie ma tu czasu, żeby to omawiać. W każdym razie jesteśmy naprawdę inni niż małpy człekokształtne i przede wszystkim mamy duszę, która jest wpisana od samego zarania, od chwili, gdy te komórki zaczynają się dzielić, już Pan Bóg wpisuje się jakby ze swoją twórczą zdolnością, daje człowiekowi tę substancję duchową, która jeszcze jest, no trudno może nam tak na rozum to uświadomić sobie, no ale nie wszystko, co nie da się uświadomić, to jest nieprawdą i Pan Bóg się wpisuje w życie człowieka od samego poczęcia. Dzisiaj tak na mszy świętej to tak sobie pomyślałam, bo tak myślałam o tym poczęciu, jakie Maryja przyjęła, że pocznie Syna Bożego i tak sobie pomyślałam, no, że Jezus w jej łonie to podobnie, to tak się zaczęło jak właśnie przez te podziały komórek, a jednocześnie duchowo już był no, kimś. Więc mamy tutaj ten podział komórek. Oczywiście proszę nie patrzeć na to jako na zlepek taki nieruchomy, bo jak na przykład robimy zdjęcie komuś mówiącemu, to też nieraz wyjdzie na zdjęciu, nie wiem, jakaś otwarta buzia, jakiś dziwny grymas i by się wydawało, że to tak ten człowiek wygląda, ale jakbyśmy spojrzeli na film, no to się okazuje, że to tylko ułamek sekundy, kiedy właśnie tak wyglądała twarz. Tak samo i tutaj proszę patrzeć na to jako na coś takiego, co ciągle się rozwija. To jest takie no, zdjęcie, czy może grafika, nawet trudno mi powiedzieć, ale no, opracowane przez naukowców, no dzieli się, dwie komórki powstają, 4, 8, 16 i to wszystko dzieje się jeszcze w jajowodzie. Przez cały tydzień to maleństwo będzie pomnażało ilość komórek, ale to wszystko dzieje się jeszcze w jajowodzie i dopiero gdzieś po tygodniu znajdzie się we wnętrzu macicy. Jeszcze raz pokażę. Czyli tędy wędruje sobie przez cały tydzień, posuwany już taki zapłodniona jajo płodowe to nazywają, bo to jest całość, nie tylko ciało dziecka się rozwija, ale tak jak już mówiłam i błony płodowe też, więc nazywane to jest jajo płodowe, ale to już jest życie, to już jest, wszystkie tam są elementy w tych genach zapisane, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec, czy to będzie ktoś brunet, czy blondyn, czy w ogóle cały człowiek tam już jest zapisany, kim on będzie i już uważam, że Pan Bóg też już wtedy wie, chyba tak myślę, jakie będzie miał zadanie ten człowiek, gdy urośnie. Każdy z nas był taką maleńką, jakby nam się wydawało, grudką
grudką tych komórek, prawda? I tu jest już po tym tygodniu, to drugi tydzień, dwa tygodnie, znów właśnie jest pokazana tutaj tylko te komórki w środku, to taka jakby blaszka, to jest ciało dziecka. Resztę to są komórki, z których rozwijać się będzie tutaj tak zwana, ojejku, rozwijać się będzie tak zwane ciałko żółtkowe, które będzie produkowało krew i oprócz tego te błony płodowe, które później będą otaczać dziecko i będą tworzyć no, taką strukturę, gdzie będzie płyn i gdzie to dziecko będzie mogło się poruszać swobodnie i będzie bezpieczne, bo otoczone tym płynem. Więc tak do trzeciego tygodnia to jest tak zwana faza jaja płodowego. Tak jak mówię, no biolodzy lubią sobie tak podzielić. Później od czwartego tygodnia faza zarodkowa i później od trzeciego miesiąca faza płodowa. To jest tylko oczywiście schemat, to nie jest zdjęcie, tylko to jest schemat, bo to nie sposób jeszcze fotografować. Tu jest czwarty tydzień, a więc już się pojawia większe, tu jest ciało dziecka. O, to jest schemat, to jest ciało dziecka. Tu jest ten właśnie żółtkowy taki twór, który będzie produkował krew, krwinki, dopóki organizm dziecka nie zacznie sam wytwarzać krew. Z tych właśnie, to tak już mówiłam, to co tak otacza to maleństwo, to powstają błony płodowe, jest tak zwana owodnia, omocznia, kosmówka. Owodnia no to jest ta część błon płodowych, która jest najbliżej ciała dziecka, tam się będzie gromadził płyn i będzie coraz bardziej rozchodził się na coraz bliżej tego łożyska. Tutaj dookoła z kosmówki powstaje łożysko. To już jest, to są już takie kosmki, które wrastają w błonę śluzową macicy, bo to wszystko, co się dzieje, to już jest wewnątrz jamy macicy. Tam już się to maleństwo zagnieździło w śluzówce. Śluzówka jest wtedy bardzo rozpulchniona, taka bogata w krew, żyły i tętnice są bardzo rozszerzone, a te kosmki, właśnie kosmówki, czyli tej błony pierwszej otaczającej ten zarodek, one jakby troszkę uszkadzają naczynia krwionośne matki, tak się tworzą takie jeziorka, to są takie te takie ciemne plamy, to są takie jeziorka krwi, w których te skosmki przyszłego łożyska, bo to nie jest jeszcze w pełni wykształcone łożysko, ale już jest pierwszy ślad, że to łożysko się tworzy i przez błony półprzepuszczalne przechodzi z krwi matki, poprzez te błony łożyskowe przechodzą składniki pokarmowe, przechodzi tlen, a z kolei wydalany jest dwutlenek węgla z dziecka, czyli te struktury łożyska, one jakby zastępują płuca i zastępują przewód pokarmowy. I to wszystko, co potrzebne do rozwoju dziecka, to przechodzi z krwi matki, ale jeszcze raz mocno podkreślam, tam nic się nie miesza, krew dziecka nie miesza się z krwią matki. To są dwa oddzielne systemy, tylko są odpowiednie błony, które pozwalają, żeby te składniki pokarmowe przenikały do obiegu dziecka. Także no, jesteśmy tutaj zaledwie w drugim tygodniu, czyli dopiero co wyszło, przeszło to małe rozwijające się dziecko, przeszło do wnętrza macicy i zagnieździło się w śluzówce macicy i to są te,
te pierwsze już ślady, że będzie się odżywiało, bo już ta komórka jajowa już wyczerpały się składniki znajdujące się w komórce jajowej. Teraz już to dziecko będzie się odżywiało właśnie dzięki pobieraniu składników z krwi matki. I tu jest, proszę zobaczyć, to jest maleństwo czterotygodniowe, cztery tygodnie. Oczywiście, tak jak mówię, proszę nie patrzeć na to jako na twór taki ustalony, bo to jest tylko faza rozwojowa i to jest maleństwo, które ma 3-4 mm i jeszcze niewidoczne są narządy, ale już widać, proszę zobaczyć, że to jest serce. To jest serce, które stopniowo będzie obudowywane ciałem dziecka, także znajdzie się wewnątrz. A teraz tak wygląda, jakby było na zewnątrz. Tu jest głowa, tam jeszcze nie widać, ale już zaczątki oka już są, ale tego nie widzimy. No trudno, jeżeli to jest tak wielkie powiększenie, 4 mm, a powiększyliśmy do takich rozmiarów, no nie widać jeszcze wszystkiego, ale chciałam powiedzieć, że już czterotygodniowe takie maleństwo, już serce jego bije. Już to serce, i to serce już bije, już rozwijają się naczynia krwionośne, już opływa ta krew w ciało dziecka, serce zaczyna bić. 4 mm, serce zaczyna bić. To jest niesamowite, prawda? No później w czwarty tydzień, piąty tydzień, no cały czas dziecko się rozwija. Ta kosmówka, te części, z której powstaje łożysko, coraz bardziej się wpukla w śluzówkę macicy. Przekształca się powoli ten pęcherzyk żółtkowy. On później, to co wcześniej mówiłam, tu pęcherzyk żółtkowy jest taki zaznaczony, a tu jama owodni zaznaczona, a w środku jest właśnie ten zarodek, czyli to już to ciało dziecka, które będzie się rozwijało. Ale pęcherzyk żółtkowy później stopniowo się oczywiście też kończy jego funkcja. Tu jest pokazany pęcherzyk żółtkowy. Oto. A tu jest ciało dziecka, tu jest głowa, tu jest serce i tu na końcu będą się tworzyć kończyny dolne, a tu będą się gdzieś tworzyć kończyny górne, ale to są już takie struktury, które już, komórki już są podzielone na poszczególne struktury, tylko że tego nie widzimy, bo to za maleńkie jest. No proszę sobie wyobrazić, jeszcze nie ma nawet pół centymetra całe ciało dziecka, no to jeszcze tego nie widzimy, tych struktur, ale tam już jest cały dynamizm, to już się rozwija w takim właśnie kierunku. O, i tu już mamy 5 tygodni, proszę zobaczyć, 1 tydzień różnicy, 5 tygodni, 5,5 tygodnia, prawda? Tutaj dałam takie zdjęcie porównawcze, gdzie jest po prostu porównanie 4 tygodnie, głowa dziecka 4 tygodnie i 5,5 tygodnia. 4 tygodnie jeszcze nie widzimy tutaj rączek, a tu już widzimy, tu już jest rączka, jest oko i już się 1 tydzień różnicy, nie 4 i 5,5, no 1,5 tygodnia różnicy i już jest wszystko, tworzy się tak stopniowo, to jest taki przedziwny cud, nikt z naukowców nie potrafi tego wyjaśnić. Jak to się dzieje? Przecież komórki dzielą się, z jednej macierzystej komórki powstaje dwie identyczne komórki, gdy się dzielą, a tu okazuje się, że te komórki z jednej powstały, te wszystkie komórki, a już się tak zróżnicowały, już podzieliły się na właśnie różne struktury i powstają pomaleńku narządy. Wszystko się powoli rozwija. Tak, później mamy
W drugim miesiącu życia już powstają właśnie narządy, to znaczy one od początku powstają, ale tu jest początek trzeciego miesiąca, no to tak trudno jest rozdzielić. Tak jak mówiłam, to my tylko tak opisując, tak rozdzielamy jeden miesiąc, drugi miesiąc, bo to wszystko jest dynamiczne, wszystko się rozwija. Tworzą się narządy. To biolodzy nazywają organogenezą, gdy już się narządy tworzą. Pojawiają się zawiązki dłoni, stóp, no to jeszcze zawiązki to jeszcze wcześniejsze to zdjęcie. Tak, dopiero tutaj już mamy zawiązki dłoni, stóp. Serce bije, tak jak już powiedziałam. Już rozwijają się zawiązki gruczołów rozrodczych. Głowa się kształtuje coraz bardziej. Zaczyna się ujawniać twarz. Powstają nawet zawiązki zębów. Oko nabiera tego barwnika, który jest widoczny właśnie na tym zdjęciu. Już teraz tworzą się powieki. Także wszystko się rozwija i właściwie już pod koniec, początek trzeciego miesiąca, czyli koniec drugiego, początek trzeciego miesiąca, to już dziecko ma 3 centymetry, a tam mówiliśmy o milimetrach. Początek trzeciego miesiąca to dziecko ma już 3 centymetry. Dziecko jest coraz bardziej aktywne. To już jest to zdjęcie. Przejawia już pewne indywidualne cechy w wyglądzie, w zachowaniu. Narządy się doskonalą. I tu już zaczyna się, w trzecim miesiącu powstaje taki meszek na skórze dziecka. Oczywiście już dużo wytworzyło się wód płodowych. To dziecko już sobie pływa tak w takiej... O, tu jest owodnia, ta błona. I w tej błonie coraz więcej jest płynu. Dziecko sobie tam pływa, już jest takie, widać, że już jest bardzo dobrze ukształtowane. Już ma rączki, tam nóżki zawsze trochę później uwidaczniają się, wcześniej rączki. Nawet powstają ślinianki wytwarzające ślinę, nerki już produkują mocz. Nawet kora nadnercza już zaczyna wydzielać hormony. Rozwijają się struny głosowe, mózg się doskonali. Już takie maleńkie dziecko, już jego mózg wychwytuje impulsy, już jest czynność mózgu się ujawnia. I oczywiście cały czas, tak jak mówiłam, ta pierwsza błona, która stworzyła takie pierwociny tego łożyska. Jakbyśmy jeszcze wrócili do tego. O, tutaj są te pierwsze takie kosmki, które zagłębiają się w tych jeziorkach krwi matki. I później już to łożysko się coraz bardziej doskonali. Ukształci się pod koniec już trzeciego miesiąca, to będzie już taki w formie takiego jakby talerza, łożysko i z tymi kosmkami wgłębiającymi się do wnętrza śluzówki macicy i pobierającymi stamtąd składniki odżywcze. Czyli możemy powiedzieć, że dziecko dzięki krwi matki oddycha, no i pobiera różne składniki, takie jak normalnie, gdy się odżywiamy i z żołądka, z jelit dostają się składniki do naszej krwi. Tak samo dziecko korzysta z krwi matki i tam przenika przez te kosmki, przenikają składniki potrzebne do życia. No i później już w czwartym miesiącu to już dziecko, pójdziemy dalej. A tu już mamy pod koniec trzeciego miesiąca, proszę zobaczyć, pod koniec trzeciego miesiąca od momentu, kiedy zaczęło się to maleństwo rozwijać, z tej jednej pierwotnej komórki zapłodnionej w ciągu 3 miesięcy rozwinął się taki maluszek. Już tutaj ma widać wszystkie narządy. Już mózg też bardzo dojrzewa. Dziecko ma około 25 centymetrów. Waży około 20 dekagramów.
Dojrzewa mózg, gruczoły wydzielania wewnętrznego, hormony, narządy już prawie całkowicie rozwinięte. W 5 miesiącu dziecko już osiąga około 30 cm. Proszę zobaczyć, jak to szybko. Zaczęliśmy od milimetrów, a tu już mamy w centymetrach. Tu jest 4 miesiące. To takie zdjęcie. O, tu jest właśnie lepiej widoczne to łożysko. Tylko ono też nie jest w całości, bo to jest zdjęcie, no niestety jest trochę poronień. No jest trochę poronień. Niektórzy nawet mówią, że około 20% wszystkich ciąż to są właśnie samoistne poronienia. No i to chyba było zdjęcie zrobione, że to łożysko nie w pełni. To mogło być część tylko łożyska się uwidocznić, ale w każdym razie tu widać, jak właśnie pępowiną połączone jest z łożyskiem ciało dziecka, a łożysko właśnie to jest, wszystko należy do struktur tych właśnie dziecka. To należy do struktur dziecka, a nie matki. Łożysko jest, dziecko może powiedzieć, to jest moje, to nie jest mojej mamy. To się rozwinęło z tego pierwszego jaja płodowego również i łożysko. To bardzo mocno podkreślam, bo właśnie mnie to zawsze bardzo razi, gdy ktoś myśli, że to powstaje z ciała matki. Łożysko, które karmi później dziecko. Nie, to jest własność dziecka. Dlatego taka jest właśnie struktura. I teraz co tam jeszcze mamy do pokazania? O, tutaj jeszcze takie zrobiłam skan, żeby pokazać, jak szybko to się rozwija. Tu jest 8 tygodni na górze, a zdjęcie niżej jest 4 miesiące, czyli 2 miesiące różnicy i już tutaj twarz się uwidoczniła bardzo wyraźnie, powieki. To jest duży dynamizm tego rozwoju. Tak jak powiedziałam, nie można tak sobie poszatkować na tygodnie, na miesiące, bo to jest jeden ciąg rozwoju, tylko że my, no gdyby to się dało zrobić taki film, że to dziecko się rozwija, no ale niestety nie da się, żeby od samego początku filmować. Tak jak niektórzy filmują na przykład rozwój kwiatu, prawda, że mamy takie nieraz filmy, że tak się pokazane jest w formie takiej ciągłego rozwoju. No dziecko taki film, nie ma sposobu, żeby taki film zrobić. Oczywiście podkreślam jeszcze raz, około 13 dnia tworzą się zawiązki układu nerwowego. 13 dnia, czyli początek trzeci tydzień od poczęcia, już mamy zawiązki układu nerwowego i naczynia krwionośne i to, co mówiłam, 20 dnia zaczyna rytmicznie bić serce, 20 dnia, czyli no jeszcze nie skończył się pełny miesiąc, gdy serduszko dziecka już można zauważyć na bardzo takich technikach powiększających, że serduszko bije. W 7 miesiącu ciało dziecka ma około 30 cm. Oczywiście mówię około, no bo przecież ten rozwój, tak jak wszystkich nas, jeden jest człowiek większy, drugi mniejszy. Różne szybkość rozwoju jest różna, ale średnio waży w 7 miesiącu około 90 do 130 dekagramów i ma około 30 cm wzrostu. Już ma, rosną włosy, paznokcie, pojawiają się odruchy, odruch ssania. Tu mam takie ładne jedno zdjęcie właśnie, kiedy dzieciątko, o, paluszek już włożyło sobie do buzi, ssie kciuk. Oczywiście ten meszek, to on około 5 tygodnia, ten meszek, o którym mówiłam, że tam pod koniec 3 miesiąca już się tworzy, takie całe ciało jest pokryte meszkiem, ono już w 6 miesiącu już tego meszku, już ten meszek zanika, on się tam dostaje do wód płodowych i ciało dziecka już jest takie gładkie, bez nieporośnięte takim meszkiem. No więc tak jak mówię, no 8 miesiąc, no to już coraz większa aktywność, już dziecko słyszy dźwięki, już jego narządy wewnętrzne są bardzo dobrze rozwinięte. No a w 9 miesiącu, na 2 tygodnie przed urodzeniem, dziecko przestaje rosnąć, ustawia się czy układa się wzdłuż osi
tak wzdłuż ciała matki, główką w dół. Około 20% dzieci to się układa ciało dziecka pośladkami, ale w każdym razie układa się w pozycji takiej wzdłuż ciała matki, nigdy w poprzek, no bo by nie było nie byłaby możliwość urodzenia. No i w każdym razie te wody płodowe w jelicie gromadzą się wody płodowe, maść płodowa, enzymy trawienne, bilirubina, cholesterol, złuszczone martwe komórki z przodu pokarmowego. No i te połknięte włoski, które ten meszek, o którym mówiłam, wszystko to zostaje w pierwszych dobach po urodzeniu wydalone jako smułka. I to jest właśnie ten pierwszy jakby stolec dziecka. O, tu jest ten meszek w 5 miesiącu, on później zanika, w 6 miesiącu już go nie będzie. 5,5 miesiąca już właśnie rączki, już dziecko porusza rączkami, nóżkami. A tu już jest 8 miesięcy, to jest już, no właśnie, takie ładne zdjęcie sobie przebywa jeszcze w łonie matki, ale już się szykuje do urodzenia. O, i to już mamy poród. Dziecko zostaje, rodzi się, oczywiście nabiera pierwsza czynność płuc, nabiera powietrza, krzyczy, no bo to się środowisko bardzo zmieniło, tak? Wewnątrz ciała matki było mu trochę inaczej, chyba cieplej, później na zewnątrz są jakby gorsze warunki, zaczyna krzyczeć, ale to jest wszystko potrzebne, bo właśnie to jest konieczne do rozwoju płuc, bo płuca do tej pory były no, zastąpione przez łożysko, które dostarczało tlenu, a teraz jest już czynne, płuca muszą być, więc dziecko wciąga powietrze, krzyczy i rozwija sobie te swoje płuca. I jeszcze tylko chciałam podkreślić, bo to jest taki, jeszcze nie mówiłam o tym, że w jajniku, tam gdzie była komórka jajowa, która wydostała się do jajowodu, powstaje tak zwane ciałko żółte. I ono produkuje progesteron, który ma za zadanie utrzymać śluzówkę macicy przez te pierwsze miesiące, bo przecież normalnie, gdy nie jest zapłodnione, komórka jajowa nie jest zapłodniona, no to złuszcza się śluzówka, wnętrze macicy się złuszcza, powstaje krwawienie i tak się to powtarza miesiąc w miesiąc. A jak jest zapłodnienie, jak się tworzy już strzępki tego łożyska, które tam wnika w śluzówkę macicy, to właśnie to ciało żółte, które jest w jajniku, przez wytwarzanie progesteronu utrzymuje tą śluzówkę macicy ciągle taką rozpulchnioną, podnosi nieco temperaturę, tak żeby dziecku było cieplej, a później jak te kosmki łożyska coraz bardziej się doskonalą, gdzieś w 3., 4. miesiącu, to znów kosmki łożyska wytwarzają gonadotropinę łożyskową i to na początku właśnie ta gonadotropina łożyskowa współpracuje z tym ciałkiem żółtym w jajniku, a później już ciałko żółte przestaje działać, a to samo tylko łożysko wytwarza progesteron i estrogeny i to wszystko służy dalszemu rozwojowi dziecka. I ta właśnie powstaje też gonadotropina łożyskowa na samym początku, gdy łożyska się tworzy, to co w tych pierwszych zdjęciach pokazałam. I to jest właśnie gonadotropina łożyskowa wydziela się z moczem matki i to jest, na tym polega właśnie test ciążowy. I że wykrywa się właśnie te elementy gonadotropiny łożyskowej w moczu matki i na tym polega właśnie test ciążowy. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o łożysko
O, czyli tu jeszcze, tak jak mówię, nie ma sfotografowanego takiego już doskonałego łożyska, ale w każdym razie to wszystko, co tu wokół się dzieje, to oprócz tego, że tu przez te kosmki przenikają składniki pokarmowe, to oprócz tego jeszcze jest to też bariera dla składników szkodliwych. Z tym, że jeżeli są cząsteczki jakieś szkodliwe, ale bardzo małe, to wtedy jednak mogą przez to łożysko przenikać i szkodzić dziecku. I tak jest w przypadku alkoholu. Jeżeli kobieta nadużywa alkoholu w czasie ciąży, tak jest w przypadku narkotyków. Niestety one też przechodzą przez łożysko. Nikotyna, niektóre wirusy o bardzo małej średnicy, na przykład wirus żółtaczki, ospy i wirus HIV potrafi przeniknąć przez łożysko i zaszkodzić dziecku. Także no, jeśli jest kobieta w ciąży, powinna wystrzegać się, no przede wszystkim nie stworzyć jakichś szkodliwych warunków, no już picie alkoholu absolutnie, a nawet niektóre kobiety, widziałam takie kobiety, które palą papierosy mimo ciąży, to jest ewidentnym szkodzeniem dziecku w tym okresie jego rozwojowym, zwłaszcza na samym początku rozwoju. Także może jeszcze jakieś pytania, może coś jeszcze dopowiedzieć, bo to tak w sumie może o czymś ważnym zapomniałam. Nie wiem, bardzo proszę, jeśli coś jeszcze mam dopowiedzieć, to proszę pytać. Jest pytanie, tak? Proszę bardzo. Ja się chciałam pani zapytać, czy na przykład jeśli kobieta jest w ciąży i ma na przykład dużo stresu, to też właśnie ten stres przez łożysko przechodzi do dziecka i też szkodzi, czy po prostu? To znaczy przez łożysko to może nie, ale rzeczywiście na układ nerwowy, bo tak jak mówiłam, że ten układ nerwowy dziecka już dość wcześnie się zaczyna rozwijać, już drugi miesiąc, trzeci miesiąc. I w zasadzie łożysko może wtedy pod wpływem stresów, no nie tyle łożysko, bo łożysko to jest już ciało, ciało dziecka, ale należy do tych komórek, z których również i ciało dziecka się rozwinęło, ale macica, błona śluzowa macicy naczynia krwionośne, bo pod wpływem stresu mogą kurczyć się naczynia krwionośne. Mówię o naczyniach krwionośnych matki, które znajdują się, z których dziecko czerpie składniki odżywcze, prawda? Więc jeżeli stresy, to może dochodzić tak samo jak i w całym organizmie, tak samo jak na przykład mówi się zawał serca może powstać, bo kurczą się pod wpływem stresu naczynia wieńcowe w sercu. Tak samo i w ścianie macicy, w śluzówce macicy też mogą się kurczyć naczynia krwionośne, które dają mniej krwi dopływa, tak? Więc duże stresy, ale to duże stresy, bo tak to generalnie dziecko jest tak zabezpieczone i ma tak własny system nerwowy i własny układ krwionośny i tak dalej, że tylko jakieś bardzo duże stresy mogą doprowadzić do jakiegoś gorszego ukrwienia właśnie tej śluzówki macicy, a za tym idzie gorszy dopływ składników odżywczych do ciała dziecka. Kolejne pytanie. Kto chce zadać? Ale to jest dobra wiadomość, że te małe stresy nie mają takiego wpływu, tylko nie te mają, duże. Nie mają, tak, duże stresy, no jakieś takie. Ale nikotyna ma. Nikotyna przechodzi przez łożysko do krwi dziecka.